Witajcie w kolejnym odcinku ze skryptów. W tym odcinku pokażę wam skrypt ClearChat. Już pokazuję, co ten skrypt robi. Pierwszą komendą jest oczywiście komenda ClearChat. Wysyłujemy ją. Czat został wyczyszczony przez demoizm tysięcy. No i tutaj wszędzie są puste wiadomości wysłane. Jeżeli wpiszemy na końcu jeszcze T, to wtedy nie piszcie tylko na końcu napisu, albo możemy napisać tajne. I wtedy tak samo to działa. Jeżeli wpiszemy to dowolne inne słowo, wtedy pisze to na końcu, że czas został wyczyszczony przez kogoś tam. I zamiast tej komendy ClearChat możemy CC wpisać. Ta komenda CC działa dokładnie tak samo jak ClearChat. Dobra, to jest pierwsza komenda. Następną komendą jest chat off. Opisuję. Czas został wyłączony. Osoby, które mają daną permisję, mogą pisać na czacie. A wszyscy, którzy tej permisji nie mają, wtedy nie mogą. Zaraz pokażę, jak to wygląda. Tylko to pod koniec odcinka. No to jest oczywiście komenda chat on. Ona potem włącza ten chat. I oczywiście są te komendy skrócone, czyli c off i c on. Działają tak samo jak chat off, chat on. Są te wszystkie komendy. Chyba to teraz wyłączę ten chat. Bo c off. Dobrze, teraz jako admin mogę pisać, teraz się zdopuję i teraz coś próbuję napisać, jak widać nic nie mogę pisać, blokuje mnie. To są wszystkie te rzeczy, które mogę pokazać w Minecraftcie, a teraz przechodzimy do wersji zapisania tego skryptu. Oto jest ten skrypt w formie zapisanej, nawet jest komenda command clear chat, właśnie ta komenda i albo możemy napisać jakiś tutaj tekst, albo możemy zostawić to puste miejsce, następnie permisja clear chat. I tu jest właśnie, że ukośnik CC robi to samo, co właśnie komenda ClearChat. Dobrze, i tutaj mamy, że jeżeli argument jest tajne albo T, wtedy 200 razy wysyła pustą wiadomość do wszystkich graczy, a jeżeli argument jest jakiś inny, albo nie jest w ogóle ustawiony, wtedy wysyła graczom 200 razy pustą wiadomość, a na końcu jeszcze, że czat został wyczyszczony przez kogoś tam. Ta osoba, która wpisała tą komendę, na końcu pisze. Następnie komenda właśnie chat off, permisja chat off. Te permisje możecie zmienić dowolnie jak chcecie. Mogą być tam takie same do wszystkiego permisje, mogą być różne. To możecie zedytować. Jest to komenda COF, że to samo robi. No i ustawia zmienną chat na 0. Wysyła wszystkim graczom wiadomość, że chat został wyłączony przez kogoś tam. Następnie jest komenda chat on. No i permisja chat on. Komenda właśnie CON, która to samo robi co chat on. I właśnie ustawia to zmienną na 1. I pisze, że czat został włączony przez kogoś tam. Jeżeli gracz coś na czacie napisze i czat, zmienna czat jest ustawiona na 0, czyli jest właśnie wyłączony czat. Jeżeli gracz ma permisję czat pisanie, albo inną jak ustawicie sobie w tym miejscu, wtedy nic się nie dzieje. A jeżeli gracz nie ma tej permisji, wtedy cofa wydarzenie, czyli nic nie napisał gracz i jest wysyłana do tego gracza wiadomość, że czat został wyłączony. No to jest wszystko w tym skrypcie. Link do pobrania dam wam za 5 łapek w górę. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć.